No jest godzina 13:39. No i kochani, dałem kotkom korpusy. Tam zaniosłem też do tych domków. I zobaczcie, tutaj przyszedł dzikusek. O, widzicie? Tak pod słońce to trochę nie za bardzo widać, ale trochę zejdę z linii słońca. O, widzicie? Dzikuska jak je. Przyszedł. Nie boi się już, tak? Nie ucieka. Proszę, zajada. Szramek też się najadł. Się wylizuje. Baribalek się najadł. Też się liże. No, tam Bolek poszedł. Też zjadł. A tutaj mamy klakierka, tam chyba misia coś tam zagrzebuje. A tutaj nasze maluchy, nasze Messerschmitty też najedzone. To chyba Zyzio. No był tutaj też Lolek. Rzucałem mu te skóry. Tak gdzieś na odległość 10 metrów, jak on tutaj był, łapał i jadł. No ale później tutaj przyszedłem. O, jest, zobaczcie, widzicie, tam właśnie położyłem. O. I Lolek tam poszedł. No, tam właśnie trzy korpusiki położyłem mu. No, przyszedł, jak tam wykładałem, to przyleciał jak zwykle klakier. Mimo że tutaj miał, to leciał tam. Musiałem mu klapsa dać, bo mi się wpychał. Jest taki jakiś pazerny. Gdziekolwiek by się dawało, to by zaraz leciał. Zostawi jedno, leci do drugiego. O, i idzie tam. Ten klakier to jest tak, jakby się bał, że mu braknie jedzenia. No chyba tak kiedyś był chowany w niedostatku. No. Także kotki jedzą. O. Zuzia się najadła. Mila też na dachu była, wołała, żeby jej na dach rzucić, to jej rzuciłem na dach. Także kicie są najedzone. A proszę, dzikusek sobie tam je. Sam. No bo już inne kotki się najadły, jak tam rozkładałem, to już jadły. No, a teraz jak poszedłem, no to dzikusek przyszedł. Proszę, jak zajada. No dobrze. Niech jedzą kicie. Rozłożyłem co mogłem. Co miałem. No. A tam chodzi któraś. Która to tam poszła? Chyba Zuzia.